Tak więc Garten of Bamban to chyba największa czarna owca, jeżeli chodzi o maskotkowe horrory kiedykolwiek. Pierwszy chapter pojawił się wraz z końcem 2022 roku, od tamtego momentu powstały jeszcze trzy kolejne ponadgodzinne chaptery, które rozwijają ten lore. I w dzisiejszym odcinku wsadzimy kij w browisko, ponieważ wejdziemy w fabułę Garten of Bamban, czyli zrobimy rzecz chyba najbardziej niepotrzebną komukolwiek. I postaramy się wyjaśnić całą fabułę Garten of Bamban aż do chapteru numer 4 włącznie. To będzie masakra, to będzie chyba najdziwniejsza rzecz, jakiej kiedykolwiek się podjąłem, ale hej, zróbmy to. Tak więc dzisiaj przejdziemy przez całą, dosłownie, całą fabułę Garten of Bamban i zajmiemy się tutaj wszystkimi sekretami, jakie ta gra ma nam do zaoferowania i postaramy się w jak najbardziej logiczny sposób wyjaśnić tę fabułę. To będzie trudne. Tak więc moi drodzy, przed wami ponownie bardzo dużo mojej pracy ku wyjaśnieniu całej fabuły Garten of Bamban od chapteru 1 do chapteru 4. To absolutnie nie jest tak, że ten kanał idzie w tą stronę. Po prostu rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie lore, całego lore, całej fabuły Garten of Bamban. Także hej wszystkim, z tej strony Mondar, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, w którym zrobimy coś niemożliwego, a mianowicie wyjaśnimy fabułę The Garten of Bamban. I ja nie wiem, czy to jest aż tak dobry pomysł, czy będę jeszcze poczytalny po zrobieniu tego filmu, ale no cóż, zaczniemy zawsze suba na kanale, a także kciuk w górę pod tym filmem, wpadnijcie na mojego Instagrama, TikToka i Spotify, a wszystkie linki macie w opisie tego filmu, będzie mi naprawdę mega miło, a tymczasem nie przedłużajmy, tylko zaczynajmy. Tak więc zaczynamy od absolutnie pierwszej części serii, czyli The Garden of Bamban, Mroczne Widmo. Dobra, zatem zaczynamy od pierwszej części tego niesamowitego arcydzieła, jakim jest Garden of Bamban. Ale na samym początku muszę wam przedstawić kilka postaci, które są wręcz kluczowe do zrozumienia tej niesamowitej fabuły. Zatem... No i dobra, zaczynamy zatem od Bambana, czyli od czerwonego diabełka. Następnie mamy Bambelinę, czyli białego diabełka, jest to żeńska wersja Bambana. Dodatkowo macie tutaj Jambu Josha, on jest zielony i silny najprawdopodobniej. Opilabert to ptak. A także tutaj Meduza, czyli Stinger Flynn. Resztę poznacie w późniejszej części tego materiału. Mam nadzieję, że ich zapamiętacie. No i dobra, skoro już te absolutne podstawy... skoro już absolutne podstawy tej fabuły mamy za sobą, teraz przejdźmy do tego, w jaki sposób pierwszy chapter tej historii się rozpoczyna. Wobec tego Garten of Bamban rozpoczyna się naprawdę epicką, przerażającą i fascynującą cutscenką, która wręcz wydaje się być wyrwana z tego typu horrorów analogowych pokroju The Mandela Catalog. Otóż widzimy nagranie z pewnej kamery, które wydaje się być trochę ciężką animacją poklatkową. Widzimy tutaj jakąś salę komputerową, a także jakąś przerażającą postać w drzwiach. Jednocześnie poznajemy podstawy tej historii. Dla rodzica poszukującego swojego zaginionego dziecka, czas jest delikatną sprawą. Kliknij na zegar, aby zyskać czas. No i wówczas musimy kliknąć na ten zielony zegar i wówczas czas idzie do przodu. Tak więc na samym początku, pomiędzy godziną 10 a 11, słyszymy dzieci, które bawią się w przedszkolu. Bo tak, Garden of Bamban miejsce ma w przedszkolu. Natomiast niedługo później te odgłosy nagle milkną i około godziny 12 w pomieszczeniu dostrzegamy deskę i młotek. Z kolei o godzinie 13 drzwi są już otwarte i widzimy tutaj jakiegoś totalnego szefa, który za nim stoi, oraz jakąś notatkę na biurku. Natomiast o godzinie 14 nie zmienia się praktycznie nic poza tym, iż ściana z totalnym szefem jest pokryta krwią. Wow. Tak więc wcielamy się w rodzica poszukującego swojego zaginionego dziecka, który w jakiś sposób włamuje się do przedszkola, najpewniej w środku nocy, i rozpoczyna swoje poszukiwania. Ambitna fabuła. No i tak oto ojciec przechodzi przez kilka korytarzy i poznaje grupkę teletubisiów, których przedstawiłem wam chwilę temu. Chwilę później ziomek odnajduje kartę, która otwiera drzwi, gdzie ten znajduje... kuźwa przycisk. I dodatkowo drona, którym będzie mógł sterować, a także pierwszą notatkę fabularną, która naprawdę wielu tutaj wprowadza. Droga mamusiu, chowam się w pokoju, ale muszę walczyć z potworem. To jest jedyna szansa, żeby Charlie mnie polubiła. Smutna buźka. Tutaj macie Giga Kosackiego, młodego autora tej notatki, a także wielkiego wojownika poziomu 35 i złego potwora poziomu 48. To jest ziomek ze szkoły Wilka, to jest jakiś leszy czy coś, a tuż za nim jest zagadkowa postać Charlie. I ta notatka za wiele do tej fabuły akurat nie wprowadza. Następnie ojciec idzie dalej i po drodze spotyka
przerażającą postać, straszną postać znaną jako Opila Bear. Następnie ojciec zbija do pewnej innej, dziwnej przestrzeni i rozpoczyna poszukiwania kolejnych rzeczy i robienie kolejnych nudnych zadań. Chociażby odnajduje tablicę, gdzie jakiś ziomek napisał: koniec jest tutaj. Z kitu dotarliśmy do dna. Po drodze ponadto spotyka ponownie Opila Bert w misji z Opila Bert. Opila Bert jest niezwykle głodny. Cokolwiek głodna. Nakarm go ją 6 jajkami, aby otrzymać prezent. Następnie ojciec robi chyba najbardziej zwyrodnialską rzecz, jaką mógłby zrobić, mianowicie namawia ptaka do kanibalizmu. Mianowicie namawia ptaka do kanibalizmu, dając mu do spożycia jaja, najpewniej jego własne. W zamian ptak daje mu kartę dostępu, przez co ten przenosi się trochę dalej, a następnie odnajduje młotek, a także kolejną tajemniczą notatkę o nazwie Rozproszenie o pierwszej. No i najpewniej odnosi się to do tego fascynującego Mandela Catalog Style nagrania na samym początku gry, ponieważ tam godzina pierwsza jest zeskipowana. I tutaj mamy tą granicę pomiędzy tym, co było wcześniej, kiedy wszystko było w porządku, a kiedy ściana jest pokryta krwią. Następnie bohater dochodzi do kolejnego pomieszczenia, gdzie dochodzi do epickiej ucieczki przed Opila Birdem, który... Gdzie dochodzi do naprawdę epickiej ucieczki przed Opila Birdem, który teraz jest już zły, a wcześniej taki nie był. Generalnie jest to najbardziej meme sekwencja z całej gry, ponieważ... Kurna, trwa 30 sekund, jest żałośnie słaba. Ale tak czy tak jest to dopiero preludium do tego, co zobaczymy w kolejnych chapterach. A skoro już o kolejnych chapterach mowa, ten pierwszy za moment dobiegnie końca. Następnie ojciec dostaje się do pomieszczenia komputerowego, które widzieliśmy jeszcze na samym początku gry, w tej cutscence, a tam odnajduje kartę pokładową należącą do osoby imieniem Waverly Mason, która to podróżuje z Montrealu do Madrytu. Klasą E ma siedzenie D3, i jest to wszystko wystawione na datę 23 października 2016 roku. Znajduje się tutaj również kod QR, po którego skanowaniu otrzymamy słowa "to boli". I to chyba najbardziej na świecie odnosi się do całej tej produkcji. Po drodze w okolicznym sejfie odnajduje także jeszcze jedną notatkę, której treść jest następująca. Jestem samotny, chciałbym pobawić się z ptakiem z dziury, ale wszyscy mnie zostawili. Każdy jest na imprezie, beze mnie. Pani Mason widzi mnie, ale odchodzi. Jestem przerażony, ponieważ dziura jest bardzo głośna, a moi przyjaciele krzyczą z wnętrza dziury, a ptak jest śmieszny. Tak więc rozbijmy tę notatkę na czynniki pierwsze. Mamy tutaj do czynienia z relacją prawdopodobnie ostatniego dziecka, które zostało w tym przedszkolu w trakcie jakiegoś incydentu, który miał tu miejsce. Dziecko odnosi się do postaci Opila Bird, a także mówi o głębokiej dziurze, z której dobiegają krzyki dzieci. Jak mam jego przyjaciół, którzy zostali tam zabrani, a on pozostał tutaj na samym końcu. Ponadto odnosi się jeszcze do kogoś imieniem pani Mason. I to właśnie jest ta pani, do której należała karta pokładowa, o której wspomniałem chwilę wcześniej, ale póki co niestety na więcej teorii nie jesteśmy w stanie sobie pozwolić ze względu na brak koniecznych do tego informacji. Następnie ojciec wchodzi do kolejnego labiryntu pomieszczeń i po drodze jest w stanie natrafić na jeszcze jedną sekretną rzecz, a mianowicie na sekretną... Nie będzie, że tajemniczą kasetę, której treść brzmi w sposób następujący. Najprawdopodobniej to wszystko zarejestrowano właśnie w momencie, kiedy wydarzył się ten cały niesławny incydent w przedszkolu Banbana. Najpierw słyszymy dzieci, później jakiś zagadkowy trzask, po czym słyszymy krzyki. Doszło tutaj do czegoś naprawdę niepokojącego i teraz powinniśmy zadać sobie pytanie, do czego takiego. Na to pytanie odpowiedź odnajdziemy później. Następnie, zbliżając się już do końca chapteru pierwszego, ojciec natrafia na jeszcze jedną kartę pokładową. Tym razem należona do mężczyzny imieniem Adam Uffman i ponownie uprawniona do lotu z Montrealu do Madrytu klasą E, siedzenie D2. I również 23 października 2016 roku o godzinie 3:23, czyli jest to dokładnie ten sam lot, którym wcześniej leciała pani Mason. Generalnie na przestrzeni całej gry na różnych rozmaitych kartkach będą różne kody QR. Część będę wyjaśniał, część nie będę wyjaśniał, bo nie są one zbyt znaczące. Ten jeden pojedynczy prowadzi nas do
Jumbo Josh Lounge. Do Jumbo Josh Lounge wejdziemy trochę później. Generalnie chodzi o to, żeby w Jumbo Josh Lounge niczego nie ruszać, bo Jumbo Josh się wkurwa, ale o tym dowiemy się trochę później. Następnie ojciec właśnie w tym pomieszczeniu odnajduje sekretny guzik. Później podjeżdża tutaj winda, albo raczej, nie wiem, jakiś podnośnik, którym później ma zjechać na dół, aczkolwiek dzieje się coś nieoczekiwanego, ponieważ wówczas pojawia się przerośnięty Jumbo Josh na sterydach, który ma jedną łapę pokrytą krwią. Zaczyna kołysać podnośnikiem na lewo i prawo, a następnie podnośnik spada. No i w tym momencie fascynujący pierwszy chapter The Garden of Banban dobiegł do końca. Spokojnie, jest najgorszy ze wszystkich, co wcale nie oznacza, że kolejne są jakoś mega dobre, bo nie są. Tak więc teraz przejdźmy do chapteru drugiego, czyli ataku klonów. No i dobra, w tej sytuacji mamy trochę większe pole do popisu, ponieważ gra jest dłuższa o jakieś, no powiedzmy, że 50 minut, więc tutaj już faktycznie mamy do czynienia z dłuższym produktem, który może także nie jest idealny, ale przecież wszystko zmierza w tą lepszą stronę. To jest kult progresu, wiadomo. Tak więc bezimienny ojciec budzi się po upadku podnośnika. W każdym razie Jumbo Josh postanowił skończyć z tym wszystkim i sam przygniótł się tym podnośnikiem, przez co wziął i umarł w tym miejscu. Rest in peace. W każdym razie pozostawił nam kartę dostępu, która otworzy kolejne warte uwagi drzwi. Tak więc ojciec wchodzi w zupełnie nowe miejsce, które, powtarzam, jest ukryte pod przedszkolem i wygląda tak. Jeżeli kiedyś zastanawialiście, co się stało z tym jednym Mateuszem z waszej grupy, który postanowił, że dokopie się do morza, kopiąc w piaskownicy, to już wiecie, dokopał się i zniknął w takim miejscu, bo prawdopodobnie każde przedszkole ma mniej więcej coś takiego poniżej siebie, pod ziemią. Ale czy wy widzicie w ogóle absurd sytuacji? Pod ziemią zbudowali jakieś blokowisko. Ale dobra, to jest uniwersum Garden of Banban, tutaj wszystko działa w trochę drugą stronę, okej? Okay? W każdym razie ojciec wchodzi w to miejsce i swoją drogą ten jego przycisk odbiornik do drona jest trochę popsuty. W każdym razie po drodze natrafia na pierwszą wartą uwagi notatkę, która najprawdopodobniej została przepięknie wydrukowana przez jednego z pracowników tego przedszkola. To jest to, rzeczy, które zrobiliśmy, ostatecznie wracają, by nas gryźć. Wszyscy zniknęli, a szepty z otchłani stają się coraz głośniejsze. Myślę, że nawet zobaczyłem twarz, albo dwie, patrzące się na mnie. Powiedziano nam, że wszystko, co zostaje wrzucone do otchłani, umiera. Ale jak widać, zostaliśmy oszukani. Jeżeli to czytasz, posłuchaj mnie i wyjdź. Wszystko, co się tutaj znajduje, powinno zostać zapomniane i wymazane z historii. Jak widzicie, fabuła pomalutku, bo pomalutku, ale jednak zaczyna trochę przyspieszać. Tajemnicza otchłań, rzeczy, które stworzyli i teraz przychodzą, żeby ich pozabijały? Czyżby otchłanią była właśnie ta tajemnicza dziura, o której pisał dzieciak wcześniej? O tym trochę później. Tak więc wzorem Poppy Playtime bohater dochodzi do pewnego miejsca, gdzie napotyka rozwidlenie dróg i tylko jedna póki co jest dla niego dostępna, zatem chodzi tam. To jest Comsektor. Chyba ktoś się nagrał w Among Us. Jestem w Comsach. Żółty znaleziony. Kiedy bohater dostaje się już do tego miejsca, czyta trochę niepokojący napis na ścianie. Pająk jest prawdziwy i nadchodzi. Chwilę później po wejściu na górę bohater zauważa dziwną, niebieską, straszną postać, która spogląda na niego wystając za ściany, ale tak naprawdę jej tam nawet nie ma, ponieważ jak się tam wrócisz, to jej nie będzie. Chwilę później wchodząc na górę bohater zauważa kolejnych członków rodzinki Banbana i tak, dodając tutaj postać imieniem Sluice Lynn, która jest wolna, mówi tak, mogę być wolna, ale mogę być szybka, żeby pomóc wszystkim w potrzebie. Pojawił się tutaj również Sheriff Toaster. Sheriff Toaster. Sheriff Toaster mówi: traktuj innych tak samo jak ty chcesz, żeby inni traktowali ciebie. Z szacunkiem. Widzicie, nawet ta gra ma dobry morał, pamiętajcie. Słuchajcie Sheriffa Toastera bez kitu. Także pojawił się tutaj także jeszcze jedna postać, czyli ten ziomek, który spoglądał na nas za ściany i nazywa się Nabnab. Skąd oni wzięli te nazwy, stary? Chwilę później przez głośniki bądź przez kamerę rozbrzmiewa pewien głos gościa, który okazuje się być kolejnym survivorem w tym miejscu. I oto co ma nam do powiedzenia. Oh, thank God. I'm so glad you're here. I thought this was the end.
I was looking around and walked into the security room. Then the door closed behind me and I've been stuck inside since. It needs a light blue key card to open, but I don't. Po drodze bohaterowi udaje się naprawić pilocik do drona i teraz może ponownie nim sterować, a więc teraz idzie odnaleźć niebieską kartę. Po drodze wreszcie udaje mu się odnaleźć ową kartę, a także sekretną taśmę, którą może później odpalić właśnie w komsach na wielkim telewizorze. Widzimy tutaj w sumie Banbana, który leży na podłodze w jakiejś celi, czy czymś jest tutaj więziony, nie wiadomo. O tym dowiemy się trochę później. Następnie Nab-Nab powraca. Wówczas rozpoczyna się kolejna pomysłowa ucieczka. Mianowicie ty biegniesz, a ziomek zwisa z sufitu, okej? Okay? I to wygląda tak, że jak będziesz pod nim, to na ciebie spadnie i wtedy masz ten samowity jumpscare. Może pójdziemy dalej, co? W końcu bohaterowi udaje się wejść do pokoju, który jest odblokowany przez niebieską kartę dostępu, a tam odnajduje następującą notatkę o następującej treści. Jeżeli czytasz to wystarczająco szybko, możesz jeszcze uciec. Planuję wskoczyć na ciebie i uderzyć cię bardzo mocno, kiedy jesteś zajęty czytaniem tej notatki. Uchmieszek. Następnie do pomieszczenia wbiega Banban, który nokautuje bohatera prawym sierpowym. To jest postać, którą będziesz widzieć w swoich koszmarach. To jest ten przerażający ziomek, którego na bank będziesz się bać. Ponadto posłuchajcie tego jego pięknego głosu. Three birds with one stone. I get all of your key cards, I get the perfect specimen, and I don't have to deal with that thing down there. To jest gościu, którego masz się bać. Ja mówię jak Google Translator albo gościu z Google Maps. Kieruj się na północ. Tak więc Banban wydymał naszego bohatera, udając survivora, którym tak naprawdę nigdy nie był. Jednocześnie ukradł mu aż 3 taśmy dostępu oraz zabrał nas w jakieś dziwne miejsce, gdzie miał nas przeprowadzić operację i tak pokrótce to chyba jesteśmy w jakimś szpitalu czy coś. I tak bohater przechodzi przez wiele bardzo bliźniaczych korytarzy, aż w końcu dochodzi do wyjścia, ale najpierw przeczyta jeszcze jedną sekretną notatkę, którą odnajduje. I to będzie coś naprawdę bardzo ważnego. Raport aktualizacji sprawy. Sprawa 6. Genom, człowiek, Giwaniu. Rodzaj sprawy 2. Rodzaj, diabeł. Tak naprawdę cała reszta odnosi się do eksperymentu 6, w którym to powstał sam Banban. Powstał z genomu człowieka, a także z zagadkowej substancji znanej jako Givanium. Generalnie postaci stworzone z ludzkiego DNA chociażby zachowują pamięć osoby, której to DNA pochodzi, a Banban w przeciwieństwie do poprzednich eksperymentów jest uznawany za bardzo potulnego i takiego milutkiego, wiecie. Chociażby nie atakuje dzieci ani personelu, chociaż cały czas pozostaje trochę zdezorientowany co do tego, skąd się wziął i dlaczego się wziął. Bohater wjeżdża windą do góry i teraz znajduje się na zupełnie nowym piętrze, gdzie odnajduje wiele przerażających eksperymentów, które tutaj przeprowadzono, w sensie postaci, które powstały wskutek tych eksperymentów. Chociażby mamy tutaj postać znaną jako Kapitan Fiddle. Niedługo później bohater odnajduje jeszcze jedną kartkę, która tym razem mówi o eksperymencie numer 1, który został stworzony z Givanium. I jego symbolem także jest Givanium, jako GV. To jest update numer 20. Ta kartka została napisana przez jednego z naukowców, który opisuje inne eksperymenty z udziałem Givanium, które zakończyły się, tu cytat, straszliwym bólem. Sam również próbuje uargumentować fakt, dlaczego te maskotki nie są zbyt bezpieczne dla dzieci i że nie powinny się z nimi bawić. Czy nikt nie wpadł na to wcześniej? Swoją drogą, w jaki ta gra piękny sposób kopiuje fabułę Poppy Playtime, prawda? Tam było dokładnie to samo, tylko zmienili z experiment na case. Kreatywnie. Sam twierdzi również, że powinni zaprzestać robienia kolejnych eksperymentów, zanim będzie za późno. A, już jest za późno. Ponadto na tej kartce znajduje się jeszcze jeden kod QR, po którego skanowaniu otrzymamy słowa: oni nie są żywi. Oni nie mogą być. Następnie bohater odnajduje strzykawkę i za jej pomocą musi pobrać DNA od wszystkich eksperymentów walających się po tym piętrze. Tak, to jest kolejna wybitna zagadka. I po drodze pojawia się pewien problem. Mianowicie, jeden z tych eksperymentów nadal jest żywy i okazuje się, że to ten największy. Niefortunnie. Jest to ta wersja Kapitana Fiddles, która wciąż pozostała przy życiu i nie wiem, pilnuje wyjścia czy coś. I teraz przedstawię wam bardzo prosto, jak to wszystko działa. Po zebraniu wszystkich kodów genetycznych i czy czegoś, no nie wiem, i wypełnienia tej butli, otwierają się drzwi, a za tymi drzwiami
leży rakieta, którą później trzeba wsadzić do armaty i z tej armaty trzeba strzelić w tego wielkiego i ten wielki sobie idzie. Wow. Idąc dalej, bohaterowi udaje się wyjść z tego miejsca i wraca w sumie na sam początek gry, tylko że z tą różnicą, że tym razem w tym miejscu pojawiła się jakaś wielka, niepokojąca postać o bardzo strasznej twarzy. Sama postać wydaje się być mega niepokojąca, jak na Garden of Banban, aczkolwiek wydaje się być jakaś taka miła, w sensie nie robi nam nic złego. Tak więc bohater dostaje się do kolejnego budynku, gdzie odnajduje kolejną kartkę z raportem odnośnie eksperymentu. Tym razem jest to eksperyment numer 10, którym jest Opilabert. Aby stworzyć tą postać, kod genetyczny Flaminga został pomieszany z dziwieniu, tak właśnie powstał Opilabert. Jak się okazuje, Opilabert stał się niezwykle agresywny względem dorosłych, ale bardzo opiekuńczy względem dzieci. Opiekuńczy jest również dla eksperymentów 10A do 10F, o których trochę później. Bohater, idąc dalej, dostaje się do pewnego korytarza. Niestety wszystkie drzwi w tym korytarzu są pozamykane, z wyjątkiem jednych. Bohater, wchodząc do tego pomieszczenia, trafia na Opilaberda i zaczyna przed nim uciekać, aczkolwiek za bardzo nie ma gdzie. Do momentu, aż pewien przyjazny głos zaprasza go do przejścia przez pewne drzwi, które właśnie zostały otwarte. I tam kryje się nikt inny jak Bambelina. I tutaj możemy się na moment zatrzymać, żeby zobaczyć, co w ogóle się tu dzieje. Bambelina jest tutaj jakąś nauczycielką i jest w swojej własnej klasie, gdzie są 300. Przy jednym siedzą, jak mniemam, ci niepopularni uczniowie, reprezentowani przez konewki. Mamy tutaj dramatyczne dziecko, mądre dziecko, dziwne dziecko, bardzo mądre dziecko. Przy następnym stole siedzą popularni uczniowie, reprezentowani przez piłkę do koszykówki z oksami, szybkie okularki. I mamy tutaj głośne dziecko, popularne dziecko, selfie lover i klasowego klauna. Mamy też niegrzecznych dzieciaków reprezentowanych przez kręgle. A tak swoją drogą, to dzieciaki mają całkiem interesujące tematy lekcji. What is 6874123612 plus 98193912? And remember, wrong answers will be very harshly punished. And here, give me an example of an unkind person. I will beat you to death. Correct! Tak, na doradztwie zawodowym miałem to samo. I teraz zadaniem ojca jest odpowiadać na jej pytania dobrze, ponieważ jeżeli odpowie źle, no to... No cóż, źle się to dla niego skończy. Ty, piękny umysł się w tej klasie. No i w trakcie lekcji nagle Bambelina słyszy jakiś dziwny odgłos, od czego ojciec stwierdza, że to jest idealny moment na ucieczkę i wychodzi z klasy. Jeżeli chodzi jeszcze o jakąś budowę lore, no to pojawienie się tutaj właśnie Bambeliny, jej szkółki, przedszkola, czegokolwiek, to odnosi się to, krócej mówiąc, do tego, że wszystkie te zabawki były produkowane do tego, żeby pojawiały się w szkole, w przedszkolu, żeby zajmowały się dziećmi, aczkolwiek, jak wiecie, coś poszło nie tak. Następnie dostaje się do pewnego pomieszczenia, gdzie nagle mamy kilku Opilaberdów i jeżeli dobrze pamiętacie, mówiłem wam o podmiotach 10A do 10F i krócej mówiąc, to są dzieci Opilaberda. Kto by się spodziewał. I teraz zadaniem ojca jest zebranie wszystkich Opila Piskląt, że tak to ujmę, i ułożenie ich wszystkich w łożu czy coś. Wtedy na miejsce wbije Opilaberd, który o dziwo nie jest agresywny, tylko idzie zobaczyć swoje dzieci, więc w sumie mega git. Następnie ziomek wbija do kolejnego pokoju, gdzie poznaje kolejną postać, czyli Slow Celine. I krócej mówiąc, to jest Ślimak. Kamil Ślimak. I pokrótce, w tej walce chodzi o to, że kiedy Kamil Ślimak ma oczy nieruchomo, to musimy stać w miejscu. A kiedy oczy się ruszają, to możemy uciekać i zrobić trochę odstępu pomiędzy sobą a Kamilem Ślimakiem. W sensie Slow Celine, wiesz o co chodzi. Swoją drogą, śmiesznie było, jakby kiedyś jakiś ziomek wydał spolszczenie do Garden of Banban i nazwał Slow Celine Kamilem Ślimakiem. To. W końcu po tej niesamowitej walce ojcu udaje się uciec i nie wiem, który raz już to powtarzam, ale jeszcze to będę mówił parę razy, wchodzi do kolejnego pokoju. I tutaj ponownie miejsce ma ten brzydki schemat Garden of Banban, czyli weź to, otwórz to, potem weź tamto, za pomocą tego otwórz tamto, po czym weź to, otwórz tamto i otwórz to pierwsze, którego nie otworzyłeś na początku. Tak jest przez całą kuźwa grę, więc pozwólcie, że nie będę tego tłumaczył. W każdym razie ziomek zaczyna strzelać z armaty, żeby otworzyć sobie drzwi. Very nice. Następnie dostaje się do... Mam już dość. Kolejnego pomieszczenia, w którym to znajduje... Jeszcze bardziej dość. Kolejną kartkę z raportem odnośnie pewnego eksperymentu. Ponownie chodzi tutaj o Divenium, jest to update drugi. I pozwólcie, że po prostu będę wam już streszczał to, co jest tam napisane, bo
kuźwa, to jest cały czas to samo, nie? W każdym razie tym razem dowiadujemy się, że Givenium jest wykorzystywane w eksperymentach z maskotkami, kto by się spodziewał. Okazuje się, że Givenium to jest substytut krwi, który później można połączyć z pewnymi obiektami testowymi. I dokładnie są to eksperymenty 3 i 6 typu 5. No i w tych przypadkach pojawia się także pewien efekt uboczny, który powoduje pojawienie się dużych narośli na ciałach tych obiektów, które przypominają żyły. No i ostatecznie, chociaż to źle wygląda, to nie ma ponoć jakiegoś negatywnego efektu ubocznego na obiekty. Jeżeli jesteście ciekawi, kto chociaż miał te żyły, no to Jumbo Josh pod koniec pierwszego chapteru miał coś takiego, więc znając życie, mowa tutaj o nim. Ponadto w tym miejscu możemy iść dalej fabularnie, aczkolwiek dowiedziałem się, że istnieje tutaj pewien sekretny pokój, który ponoć ma wyjaśnić całe lore so far, więc przejdźmy teraz do tego pokoju. Powiedzmy, że ojciec się do niego dostaje po drodze, skacząc kuźwa po parasolach. Tak więc tutaj znajduje się kilka interesujących rzeczy. Po pierwsze tablica, która wyjaśnia, które eksperymenty są eksperymentami typu 5. Dowiadujemy się, że eksperyment 3, czy tutaj sprawa, cokolwiek trzecia, odnosi się do głosu maskotek, a za to szósta do ich serca, krwiobiegu najpewniej i tak dalej. Krócej mówiąc, szóstka trzyma ich przy życiu, a trójka daje im głos. Ponadto dowiadujemy się, iż przeprowadzono łącznie 56 rund eksperymentów, które prawidłowo przeszedł Banban, Banbelina, Opilabert... Kuźwa, zapomniałem, on ma na imię, czekaj. Kapitan Fields i Stinger Flynn, dokładnie. Jumbo Josh i Kamil Ślimak są tak gdzieś pomiędzy. Natomiast wszystkie testy negatywnie przeszły dwa podmioty. Nabnab i Kapitan Toaster, lore lepsze niż w SCP. Ponadto w tym pomieszczeniu znajdują się jeszcze 3 notatki, co w ogóle jest, myślę, że fatalnym storytellingiem, jeżeli dajesz 3 notatki naraz, a nie rozbijasz tego jakoś jakkolwiek. Pierwsza notatka jest skierowana do niejakiego Ufmana, czyli naukowca, który siedział tutaj pod ziemią. Dokładnie jest to ten sam Adam Ufman, o którym dowiedzieliśmy się w pierwszym chapterze. I generalnie z tego listu dowiadujemy się, iż większość eksperymentów Ufmana za bardzo nie działało, ponieważ zasadniczo 1 na 10 eksperymentów dotrzymywał obietnicy ożywienia maskotek za pomocą Givenium. Ponadto dowiadujemy się, iż Givenium jest pozyskiwane od przyjaciół z południa, o których na ten moment nie wiemy zasadniczo nic poza tym, że istnieją. Ponadto dowiadujemy się, iż wszystkie eksperymenty zostaną absolutnie zatrzymane, jeżeli zabawki / maskotki nie zostaną dostarczone przed nadchodzącym dniem przyprowadzania przyjaciela. I generalnie na ten moment wydaje mi się, że ten cały dzień przyprowadzania przyjaciela wydarzył się właśnie wtedy, kiedy miał miejsce ten słynny, albo i nie, incydent w przedszkolu, kiedy ów pan sobie stwierdził, że hej, dobra, zróbmy te zabawki i zrobił je tak trochę na odpierdziel, po czym przyprowadził zabawki do przedszkola, a te się trochę zbuntowały i doszło do masakry, I think. Druga notatka także jest skierowana do Ufmana. Ten list chyba pisał jego ziomek, który zaczął go pocieszać i stwierdził, żeby skupił się tylko na 6 eksperymentach i żeby tak je dopieścił ostatecznie. I najpewniej tymi 6 eksperymentami jest ta 5, którą widzimy na tablicy jako te, które przeszły wszystkie testy, czyli Banban i reszta. Aczkolwiek tym 6, ostatnim, jest niejaki Zophius, czyli sekretny eksperyment, który jest schowany gdzieś głęboko, a jakże w piwnicy. Najprawdopodobniej owym Zophiusem jest ten wielki ziomek, którego wcześniej spotkaliśmy po wyjściu ze szpitala, który stoi sobie najpewniej w tej piwnicy, jest gigantyczny, ale nie jest agresywny, przynajmniej na ten moment, ale Ryja to ma niezłego. Ale niech mi ktoś odpowie na pytanie, kto wpadł na pomysł, żeby coś takiego miało się kuźwa bawić z dziećmi? Po pierwsze, nie zmieszczą go w przedszkolu, bo jest gigantyczny, a po drugie, to stary. Przecież połowa dzieci wam ucieknie z tego przedszkola, jak nie więcej. No aczkolwiek, jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, no to później w tej kartce zostaje to rozwiane, ponieważ okazuje się, że Zophius jest nieudanym eksperymentem, który jest tutaj ukrywany przed zarządem. Tak naprawdę nikt nie może go odnaleźć, bo gdyby tak się stało, no to najpewniej wszyscy by wylecieli za stworzenie czegoś takiego. No nie wiem, choć się domyślam. Leży tutaj również 3 notatka, która nie jest oficjalnie kierowana do Ufmana, ale myślę, że raczej może być wysyłana akurat do niego. Tutaj autor jest trochę zakłopotany, żeby nie powiedzieć, że przerażony, zaczynając od tego, że architektura za basenem z kulkami jest na tyle niestabilna, że cudem jest, że to wszystko się jeszcze nie zawaliło. Poza tym opisuje pewną katastrofę, która jeszcze nie miała miejsca, ale raczej wydarzy się następnego dnia. I oczywiście mowa tutaj o masakrze, która miejsce miała tuż przed tym, jak ojciec się włamał do przedszkola.
Aczkolwiek okazuje się, że ziomek miał już przygotowany plan na następny dzień i każe odbiorcy listu po prostu spakować swoje rzeczy. Czy nie uważacie, że może mieć to trochę związek z faktem, iż odnaleźliśmy karty pokładowe należące do Uffmana i do Mason? Co jeżeli to właśnie Waverly Mason jest autorką tych wszystkich tekstów pisanych właśnie do Uffmana i oni już dużo wcześniej wiedzieli, co tutaj się święci i po prostu uznali, że będą stąd uciekać czym prędzej, ale możliwe, że coś ich powstrzymało ze względu na to, iż odnaleźliśmy ich karty pokładowe. Po opuszczeniu sekretnego pokoju, który wyjaśnia cały lore Garten of Banban, ojciec przychodzi do kolejnego pomieszczenia, które wygląda tak i tak, musi się wspiąć na samą górę, ale wcześniej odnajduje jeszcze jedną kartkę postawioną przez jakieś dziecko, no i tak w sumie zdaje się, że ją już możemy przeczytać. Droga mamusiu, u mnie wszystko gra i u Claire też wszystko gra. Uśmiechnięta buźka. Miła meduza uratowała nas przed wielkim ptakiem i złym czerwonym człowiekiem. Idziemy do domu meduzy. Ja, Claire, meduza. Ej, bez kitu, właśnie sobie zdałem sprawę, że jeżeli wszystkie te notatki są pisane jako do Dear Mami, do mamy, to co jeżeli my tak naprawdę szukamy naszego syna, który jest właśnie na tych notatkach i gramy matką? Dobra, całkowicie zmienimy narrację, teraz będę mówił rodzic, bo trochę mi to kurde śmierdzi. W każdym razie rodzic wbija się na górę i tam odnajduje jeszcze jedną kartkę, która tym razem opisuje to, co następnie dzieje się z ptakiem, czyli z eksperymentem Opila Birdem. I tutaj znajduje się kod QR, który poniekąd odnosi się do meduzy i po zeskanowaniu go otrzymujemy słowa nie ufaj meduzie. Wobec tego najpewniej meduza oszukała dzieci i teraz je porwała albo coś w ten deseń. No raczej na pewno, meduza tutaj jeszcze wróci i już za chwilę się z nią spotkacie. Tak więc rodzic zaczyna wchodzić na górę, aczkolwiek po drodze jesteśmy w stanie odnaleźć kolejną kasetę. Jeżeli stąd cofniemy się kuźwa całą grę do komsów, to jest tak toporne i głupie, nie wiem. W Poppy Playtime było to 100 razy lepiej ogarnięte, bo tam miałeś kilka telewizorów w całej grze, na całej mapie, a tutaj musisz się wracać do tego jednego. Boże. Aczkolwiek naprawdę warto, ponieważ taśma pokazuje proces tworzenia żywej maskotki. Widzimy tutaj po prostu jak maskotka, która na oko została stworzona przez twórców gry z jakiejś ciastoliny czy coś, jest kuta igłą i wstrzykują jej dziweniu. Bo oni nie robią maskotek, oni robią homunculusa. Ponadto, jeżeli chodzi o Opila Birda, dowiadujemy się po prostu, że eksperyment 10 jest bardzo agresywny wobec dorosłych. No i żyjąc już do końca chapteru 2, rodzic dostaje się do pewnego pomieszczenia, w którym jest od groma drzwi, które prowadzą do rozmaitych postaci znanych z tej gry. I tutaj przyjeżdża Banban. I tak, wiadomo, ta gra jest źle zrobiona. Bardzo, bardzo źle i nie zasługuje na sukces, jaki otrzymała. Ale stary, Banban ma tak okropny głos. Widzę, że gościu, który sklecił tą grę w 2 tygodnie, siedzi z dyktafonem w szafie i mówi: jestem Banban. Someone far stronger than you and me both, that resides deep in the abyss. No i w trakcie, kiedy Banban wygłasza swój mroczny monolog Villena i zaraz ma przedstawić cały swój obrzydliwy plan, nagle wszystkie drzwi się otwierają i wszystkie postaci ruszają za bohaterem, w tym chociażby Jumbo Josh, który jednak przeżył. Generalnie po drodze rodzica gonią Jumbo Josh i Bambelinę, aczkolwiek po drodze Bambelina zostaje zmiażdżona przez Jumbo Josha, wobec czego rodzic otrzymuje kartę dostępu, wchodzi do windy i odjeżdża. Tylko problem jest taki, że na górze znajduje się Slow Celine, która zsyła windę na dół, do jakiejś otchłani. I zasadniczo jest już za późno na cokolwiek, nawet na to, aby przeczytać ten piękny napis na ścianie mówiący: nieważne co, nie schodź tam. Więc jak widzicie, w chapterze 3 będzie się działo dość mocno, tak więc przed wami Garden of Banban 3. Zemsta Sithów. Tak więc rodzic znalazł się gdzieś głęboko pod ziemią, w czymś na wzór jakiegoś laboratorium. I wszystko zaczyna się już od naprawdę gigantycznego absurdu, ponieważ nagle zaczyna do nas mówić Banban, który nagle stwierdza, że on tu przecież jest po to, żeby nam pomóc i on będzie nam pomagać, tylko że będzie to robić na odległość, żeby powstrzymać się od jego przemocowych zapędów. I to ma niby nam wyjaśniać, dlaczego na początku on nas zaatakował. Bo ogólnie on jest dobry, ale lubi przemoc, więc robi nam podgórkę. Don't know exactly where they're being kept, but I know someone who does. Head to the aquatic sector. That's where he resides. Boże, kto pisał tą fabułę? To było wiadome od samego początku, stary. Aż się spociłem i to nie przez temperaturę. Ile jest w ogóle? Stary, jest 30 stopni.
32, tak w sumie. Tak więc dowiadujemy się, iż znajdujemy się na jednym z głębszych pięter, które zostały opuszczone po tej wielkiej katastrofie. I Banban mówi, że niby zna kogoś, kto może pomóc nam odnaleźć zaginione dzieci. Nie wiem, skąd ta nagła zmiana w jego zachowaniu. Najpewniej twórca wymyślił sobie to tak pomiędzy wydaniem dwójki a trójki, ale dobra, no nie mieszajmy. Na miejscu rodzic odnajduje kolejną kartkę scenariusza, która wyjaśnia kolejne rzeczy. Notatka została tutaj pozostawiona przez pewnego badacza, który jak widać nie kuma za bardzo idei Backroomsów, ponieważ mówi, że udał się do łazienki, a kiedy wrócił, wszyscy tajemniczo zniknęli. Po pierwsze, opcja A, mógł zostać znuklipowany do Backroomsów i to dlatego tutaj nikogo nie ma. Opcja B, wszyscy zostali znuklipowani do Backroomsów. Opcja C, jest jednym z tych polskich youtuberów, którzy chcieli spędzić noc w laboratorium i o tym zapomnieli. I opcja E, ziomek się tam zasiedział i wszyscy wyszli, a teraz nie wiadomo, co się stało. Oczywiście też opcja F, była tutaj katastrofa, przez co wszyscy zniknęli. I niestety F jest tą najbardziej prawidłową. Sam również twierdzi, iż być może za to wszystko odpowiedzialny jest Opilabert, który teraz przemierza korytarze tego laboratorium. Ponadto na ścianie dowiadujemy się o kolejnej postaci, o której nie wiedzieliśmy wcześniej. Jest to mianowicie Queen Bouncilia, jest to fioletowy kangur. Winem Afton. Ponadto jako iż postać jest kangurem, to nosi ze sobą niejakich Naughty Ones, czyli najpewniej jej dzieci, których najpewniej poznamy trochę później. Teraz przed rodzicem stoi bardzo ambitne zadanie, mianowicie ma pozbierać wszystkie kredki z tego miejsca i je powyrzucać, żeby je posprzątać, a to odblokuje mu przejście dalej. Drodze odnajduje kolejną kartkę od tego samego dziecka co wcześniej, która brzmi następująco. Droga mamusiu, miła meduza jest bardzo silna. Przeniosła tutaj wszystkich, ale pani Mason nienawidzi jej, a ja nie wiem dlaczego. Właśnie się zorientowałem, że to począca smutna buźka wygląda jak te shitty miniaturki, shitty filmów, shitty kanałów komentarii z 2017 roku. Idąc dalej, rodzic po odblokowaniu kolejnych drzwi odnajduje kolejną pustą stronę scenariusza. Tym razem jest to raport eksperymentu 13, którym jest meduza. Tak więc meduza powstała poprzez skrzyżowanie DNA człowieka i meduzy i nasycenie ich dziwanium. Ponadto w bardzo krótkim czasie meduza zyskała samoświadomość i wysoką inteligencję. Jeżeli chodzi o ten kod QR, to to prowadzi do jakiejś podstrony Garden of Banban. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda meduza, co z nią jest, kiedy się pojawi, no to właśnie się pojawiła. Rodzic po odnalezieniu kolejnej karty dostępu wchodzi do takiego pomieszczenia, gdzie jest meduza. I jest, kurde, naprawdę spora. I też ma te żyły, o których była mowa wcześniej. Tak więc przed wami Stinger Flynn, meduza. Tak więc rodzic za pomocą terminala budzi Stinger Flynna, który patrzy się na niego i wypowiada następujące słowa. Wyjdź stąd, póki jeszcze możesz. Idź sobie. Poza tym on też ma całkiem niezły głos, no nie powiedz. Leave this place while you still can. Erase it from your memory. Move on and forget any of this ever happened. Wy mi mówicie, że jakiekolwiek dziecko miałoby mu zaufać? Serio? No jeżeli was to interesowało, no to wszystko dzieje się w taki sposób, iż Flynn zamyka cię w swojej świadomości. Tak zresztą robi z rodzicem, który budzi się na jakiejś fajnej, tropikalnej wyspie z nieudanym eksperymentem pośrodku, który się na niego patrzy. To jest ten, jak on miał Zofius. Swoją drogą całkiem niezła ta wyspa jest. Wyspa, palma i samochód. A także już trochę mniejszy Stinger Flynn, który mówi, że ucieka sobie tutaj, żeby zapomnieć o wszystkich tych okropnościach przedszkola. Sam mówi, że pewnego dnia chciałby uciec do zewnętrznego świata, ponieważ nigdy nie czuł słońca, ani promieni słonecznych, które się na nim kładą, ani nie kąpał się w wodzie, a bardzo by tego chciał. Kurde, to się robi naprawdę dobrze. Chłop ma jakąś motywację, tu jest jakaś prawdziwa postać, a nie tekturowy kloc, który co chwilę zmienia zdanie, o co chodzi, dwubiegunowość. Sam Flynn stwierdza, że potrzebuje dzieci, aby pomogły mu uciec z tego miejsca. Sam mówi, że część dzieci wykorzysta do jakiegoś eksperymentu, natomiast cała reszta zostanie pewnego dnia wyprowadzona z tego laboratorium przez pewnego rodzica, którego Flynn utrzyma przy zdrowiu psychicznym i przy życiu. Wow. Ona to sam mówi, że wykorzysta tego rodzica, aby dostarczył go w pewne miejsce, aby ten mógł opuścić to przedszkole raz na zawsze. Następnie miejsce ma flashback, wcielamy się w Stinger Flynna, który siedzi sobie na sztucznej plaży, a tuż za nim jest Banban, który tym razem jest zły. Dwubiegunówka. Aczkolwiek w jakiś sposób nie szkodzi on Flynnowi. Meduza wychodzi z celi i po drodze spotyka Slow Celine, która uśmiechając się mówi: ukryj się, oni nadchodzą.
I najpewniej to wszystko ma miejsce właśnie tego dnia, kiedy miejsce miała katastrofa, kiedy zabawki, nie wiem, uciekły z swoich cel, a później była masakra. Później bohater budzi się, albo raczej rodzic powinienem powiedzieć, rodzic budzi się, jest w więzieniu u szeryfa Tostera. Teraz, żeby uciec z więzienia, rodzic musi złapać 10 kryminalistów i zamknąć ich w więzieniu, a tymi kryminalistami są te kloce z oczami. No, całkiem proste. Następnie po kilku innych bezsensownych zadaniach rodzicowi udaje się stąd uciec, aczkolwiek jeszcze zanim w tym samym pomieszczeniu znajduje się jeszcze jedna sekretna taśma, w sumie pierwsza w tym chapterze, po której odtworzeniu pojawia się następujący film. Widzimy tutaj, jak szeryf Toadster wreszcie chodzi i udało się sprowadzić go do życia. Ponadto niedługo później odnajdujemy jeszcze jedną kartkę, tym razem jest to raport z eksperymentu z diabłem, no, czyli Bambonem. Okazuje się, że ten był bardzo agresywny, niezbyt miły. Siedział często skulony w celi i szeptał o Waverly i o Uffmanie, czyli tych samych naukowcach, o których słyszeliśmy trochę wcześniej. To oni byli odpowiedzialni za wszystkie eksperymenty, które miały miejsce tutaj pod ziemią, a Banban z jakiegoś powodu ich wszystkich nienawidził. Prawdopodobnie wzięło się to z całego tego cierpienia, które musiał znosić z ich powodu. Później rodzic idzie dalej i po napotkaniu kilku niemilców wraca do Banbana i spotykają się w sektorze medycznym, przynajmniej mieli się tam spotkać. Aczkolwiek po drodze rodzic napotyka jeszcze jeden raport dotyczący diabła. Okazuje się, iż do Banbana wstrzyknięty został zmodyfikowany zupełnie nowy roztwór Jivanium, jakiego nigdy wcześniej nie wykorzystano. Jak się okazuje, ten roztwór został stworzony, aby obniżyć efektywność pewnych funkcji mózgu, aby obiekt był dużo łatwiejszy do kontrolowania. Jednak niespodzianka, poszło to w zupełnie innym kierunku, a ten stał się, kurna, dużo mądrzejszy. Wobec tego zakończyło się na tym, iż Banban przeszedł przez niezwykłe tortury, jednocześnie stał się mega mądry i chyba jeszcze bardziej mściwy niż wcześniej. Co mogło pójść nie tak? Krócej mówiąc, stworzyli dla siebie jeszcze większe zagrożenie od tego, które chcieli zwalczyć. Brawo. Po drodze rodzic dociera wreszcie do centrum medycznego, gdzie odnajduje jakąś inną wersję Nabnaba, inny eksperyment tego typu. Dokładny jest tu żeński wariant Nabnaba, Nabnelina, nie wiem skąd oni biorą tę nazwę. I teraz naszym celem jest wstrzyknięcie Nabnelinie tego nowego roztworu Jivanium, żeby ta ożyła i dołączyła do Nabnaba, który jest strasznie samotny. Po zrobieniu tego otwiera się sekretna szafka, w której odnajdujemy dyskietkę z plikiem audio, a Nabnelina w międzyczasie znika. Banban potem każe nam odpalić owy plik audio poprzez głośniki w celu połączenia Nabnaba i Nabneliny, żeby, wiecie, znaleźli się razem. I tak jest, teraz Nabnab nie jest już miserable i wszystko staje się tak, jak powinno być od samego początku, tylko że z tą różnicą, że z Banbanem dzieje się coś nie tak, jakby z nim od początku wszystko nie było nie tak. Dalej rodzic zmierza do windy i tam ponownie pojawia się Stinger Flynn, który już nie jest taki miły jak był wcześniej. Stwierdza, że jednak rozmyślił się i nie da mu możliwości ucieczki po tym, jak to wszystko dobiegnie końca. Rzuca potem na niego jakiś okrutny czar, one man one jar, i rodzic budzi się w tym samym aucie, który widzieliśmy trochę wcześniej na wyspie. No i w tym momencie wszyscy jadą przez pustynię z Banbanem, kapitanem Fiddlesem i oczywiście Stinger Flynnem. Opila Bird też tutaj jest, jest tu plejada gwiazd. Ostatecznie w tej epickiej cutscence, która nie wiem co ma nam tak dokładnie powiedzieć, nagle Stinger Flynn się odwraca i rozbija auto na jakimś kaktusie. Następnie ponownie mamy flashbacki z tego, co działo się ze Stinger Flynnem wcześniej. Generalnie chłop przychodzi do pewnego pomieszczenia, gdzie jest od groma beczek pełnych Jivanium. Jak się okazuje, Stinger Flynn pochłonął całe to Jivanium, w wyniku czego teraz jest taki gigantyczny, mądry i rzuca czarami. Nie wiem, jarami. Następnie bohater budzi się uwięziony w jakimś pokoju przypominającym przedszkole czy coś, ponownie z Banbaliną, a także, nie wiem, martwym Nabnabem. Sytuacja wygląda tak, że powinniśmy się tutaj w ogóle nie ruszać i tak samo niczego innego nie ruszać, bo Jumbo Josh to chwilę patrzy przez okno, czy niczego nie przedstawiliśmy. Wow. I dalej znowu mamy sekwencję jak z jakiegoś Hello Neighbor, że musimy przenieść to tu, przenieść to tam, a potem znajdziemy kartę, która otwiera tamto. Ludy. Wychodząc z tego pomieszczenia, z jakiegoś powodu idzie za nami ta Banbelina. Niedługo później, po przejściu przez kolejne korytarze, otworzenie kolejnych drzwi i zrobienie kolejnych zagadek, rodzic dociera do kolejnej kartki, gdzie jakiś naukowiec opisuje pewien eksperyment, który stał się zbyt duży i niebezpieczny. Ziomek twierdzi, iż podczas tworzenia byli zbyt samolubni i zbyt pewni siebie, aż w końcu stworzyli potwora, którego żadne przedszkole nie będzie chciało mieć
u siebie. Niedługo później, po otworzeniu kolejnego pliku dźwiękowego na mailsu, pojawia się Zofius, który mówi do nas z jakiegoś powodu po hiszpańsku. Na początku mówi: przepraszam. No i w sumie do końca nie wiadomo, dlaczego mówi to przepraszam, bo nie odzywa się już później, nie wiem. Niedługo później rodzic odnajduje kolejną sekretną taśmę, po której włączeniu widzimy materiał wideo przedstawiający przemianę Banbana. Najpewniej miejsce ma to po wstrzyknięciu tej nowej wersji Givenium, kiedy Banban nagle zmienia się w dużo mroczniejszą i gorszą wersję samego siebie. Idąc dalej, spotyka kolejną postać, która wcześniej w fabule się nie pojawia, czyli Mr. Kaboobman, który mówi: bądź sobą, tak jak ja. Nieważne, ile to kosztuje. Nie jak ja. Z nim jest taka chwilowa łamigłówka, którą szybko można zrobić. Następnie, idąc dalej, spotyka kolejne maskotki, czyli Tamataki i Chamataki, których pojawienie także jest żałośnie krótkie i słabe. Niedługo później rodzic dostaje się do pewnego pokoju, gdzie jest pewna tablica, która przedstawia łańcuch Givenium. Jest to eksperyment 22 typu 6. Znajdujemy tutaj notatkę, która mówi nam, czym dokładnie to Givenium w końcu jest. Okazuje się, że gdy pewna postać otrzyma zbyt dużo genomów lub typów DNA, to zostanie przeciążona, co ostatecznie sprawia, iż dany obiekt staje się bardzo agresywny, tak jak chociażby Banban. I ostatecznie naukowiec za pomocą Givenium musi zrównać wszystkie geny, ponieważ w poprzedniej sytuacji jeden jest na przodzie, co sprawia jakiś konflikt, a tak wszystkie są mniej więcej na równi ze sobą. Taki kompresor, ale dla genów. Przynajmniej tyle z tego wywnioskowałem. Następnie rodzic dostarcza jeszcze jedno dziecko Pilaberta na innym Opilabercie, a w końcu okazuje się, że Banban jest chwytany przez Stinger Flynna, który właśnie pojawia się w tym miejscu, okazuje się być zły czy coś, i mówi, że Banban tak naprawdę nigdy nie pomagał rodzicom, tylko ich oszukiwał. Jakby nikt się tego kuźwa nie spodziewał, ale później wypuszcza tego Banbana w swojej złej wersji. Banban zaczyna gonić rodzica, który ujeżdża jakiegoś Opilaberta. W końcu na miejscu pojawia się Banban, który już ma zerzeć naszego bohatera, ale nagle znikąd pojawia się tu Jumbo Josh i oboje zaczynają walczyć. Czemu jest nagle mniejszy niż był w chapterze pierwszym? O co tu chodzi? W końcu, jak on miał, Jumbo Josh nokautuje Banbana, który leży rozwalony z T-Posem. No czyli co, no ręka jak młotek, no to co? Ale nagle na miejscu pojawia się Stinger Finn, który w momencie zostaje znokautowany przez Jumbo Josha, który nagle jest jakiś taki mega mocny. Ja nie kumam, naprawdę. Ostatecznie rodzicowi udaje się uciec po tym epickim final fightie. To przecież nie ma żadnego sensu. O co tu w ogóle chodzi tak na serio? Czemu nagle Banban bije się z Flynnem i z Jumbo Joshem? Czemu on nagle jest taki silny w ogóle i tak dalej? No pewnie napieprzał się dziwaniom i tak dalej, ale to się nie klei, stary, w ogóle. Jeżeli chcesz, żeby twój horror był straszny, a nie jest, wiesz czemu, to może chociaż zrób, żeby te wszystkie niepokojące postaci, no były niepokojące o pierwsze, bo też nie są, ale żeby były ze sobą przeciw tobie, a nie że przeciw sobie są, a ty sobie to obserwujesz. Wow. Po drodze odnajduję tablicę, która mówi: odnajdź królestwo, odnajdź szeryfa. Nie pozwól Jesterowi cię znaleźć. Wchodzi do windy i chapter 3 dobiega końca. Tak oto kończy się Garden of Banban 3 Zemsta Sithów. Myślałem, że przy drugim chapterze zaczyna robić się lepiej, ale ten trzeci to jest tragedia. Szczerze, tak siedzę sobie tutaj i nie wiem, czy to naprawdę ma jeszcze jakikolwiek sens. Jakby chciałem zrobić ten film dla Becky, ale ta gra ułatwia mi to zadanie. Ona sama sprawia, że ktoś ciśnie z niej bekę. Ja nawet nie muszę z niej żartować, jak zawsze, ale... robi za mocne, ale dobra. Nowa nadzieja zaczyna się od tego, zupełnie jak w tej dobrej, nowej nadziei, że bohater ucieka. Tym razem przed Tamataki, Kamataki, no już nie pamiętam, go nie mają. No i w trakcie ucieczki zostaje znokautowany przez szeryfa Tostera, który teraz zaczyna go przesłuchiwać odnośnie tego, czy widział tą postać, czy jej nie widział. Przygotował jest tutaj ten błazen, który może kiedyś będzie jakiś ważny. Następnie szeryf zabiera rodzica do królewny Bounselia, którą widzieliśmy wcześniej na ścianie w poprzednim chapterze.
Ta, jakby to powiedzieć, jest gigantyczna, ma także gigantyczny tron, który jest dosłownie otoczony przez gigantyczne beczki z Givenium. Sama wyjaśnia nam kilka rzeczy, m.in. opowiada o także innych rodzicach, którzy próbowali zejść na sam dół w poszukiwaniu swoich dzieci, aczkolwiek wszyscy zawiodli. Dopiero ten tutaj, którym my gramy, zszedł tak nisko i... no, idzie mu całkiem dobrze. Na zewnie Bounselia wysyła jego, a także szeryfa, aby naprawili windę, a w międzyczasie podczas drogi szeryf opowiada mu o tym, co dzieje się w królestwie, a także wspomina o tajemniczym błaźnie, który zrobi... Właśnie sobie odwróciłem mikrofon, czekaj. Teraz lepiej. Wspomina także o tajemniczym błaźnie, który zrobi absolutnie wszystko, aby uszczęśliwić królową. Tak czy tak, my natomiast musimy powstrzymać królową od roześmiania się. W przeciwnym wypadku to, co się w niej znajduje, ucieknie, a my wszyscy umrzemy. Oczywiście mowa tutaj o dzieciach, które znajdują się tam, gdzie kangury trzymają dzieci. Idąc dalej, rodzic zatrafia na kolejną notatkę, która została napisana przez jednego z pracowników, który został zesłany tam na sam dół, gdzie chociażby byli w chapterze drugim, trzecim i tak dalej, w sensie poniżej przedszkola. Gości pisze, że są tutaj sami i słyszą jakieś przeraźliwe krzyki oraz mówią o ogromnej, przerażającej twarzy patrzącej się na nich. I to jest oczywiście Zofius, którego spotkaliśmy już wcześniej dwa razy. Albo nawet trzy, tak. No. Dalej wszyscy wsiadają do pociągu, a szeryf zaczyna opowiadać bohaterowi swoją historię o tym, jak został tutaj zrzucony przez oszusta i czuł się jak śmieć. Sam stwierdził, że jak został już potraktowany w ten sposób i został tutaj zrzucony, nazwał się osobistym ochroniarzem królowej, coś takiego. Tutaj pojawia się pytanie, przez kogo dokładnie został on tam zrzucony. Mamy, myślę, że dwie możliwości, albo Banban, który jest prawdopodobny, ale myślę, że nie aż tak, oraz Tinger Flynn. No, on jest takim oszustem, no wiecie, co mam na myśli. Po drodze rodzic widzi następny malunek na ścianie, który przedstawia właśnie wspomnianego wcześniej błazna, znanego jako Bitter Giggle. Następnie rodzic odnajduje kolejną notatkę, która już opisuje eksperyment numer 9. Stworzony z człowieka, bufo i dziwaniom, i jest to szeryf. Toster. Jakby co, to wiem, że toaster, ale toster brzmi śmieszniej, więc mówię toaster. Simple as that. Generalnie mamy tutaj do czynienia z dobrym ziomkiem, który będzie aresztował ludzi. Czasem może się od tego powstrzymać, aczkolwiek będzie wykonywał rozkazy ludzi, których nazywa mieszkańcami, czytaj citizens. Ponadto okazuje się, że wypełni on każdy rozkaz od eksperymentu numer 6, czyli od diabła, czytaj Banbana, więc... zdaje się, że to nie będzie taka zero-jedynkowa postać i prędzej czy później nas wydyma. Później rodzic wchodzi do pewnego pomieszczenia, drzwi się zamykają, a toster stwierdza, że jakoś ogarnie, jak je otworzyć. Okazuje się, że jest to pułapka zostawiona przez błazna. I później rodzicowi udaje się stamtąd uciec i dochodzi do najbardziej epic fightu w historii. Mnie nie pytajcie, nie wiem, co się tutaj stało, ale no okej. Z ważniejszych rzeczy rodzic chwilę później natrafia na kolejny raport odnośnie eksperymentu. Tym razem jest to królowa, eksperyment numer 14. Okazuje się, że w jej torebce są zamknięte jakieś stwory, stworzone z dziwaniem oczywiście. I za bardzo nie mają jak stamtąd wyjść, chyba że królowa się zaśmieje. Wówczas te wyjdą i będzie trochę blado. Następnie po odnalezieniu także zębatki do windy, rodzic wraca do królowej, kiedy szeryf stwierdził, że on zostanie i sobie naprawi windę. Królowa daje mu niebieską kartę dostępu i wysyła go do królestwa, mówiąc, że ten jest już citizenem, czyli mieszkańcem, tak samo jak jego stary kolega. Nie wiadomo, kim jest ten kolega, później okazuje się, że to... chyba Bandan. Banban. Jezu. Ten leży przygnębiony na łóżku i opowiada nam swoją okropną historię. Sam mówi, że jeżeli coś złego nam się stanie z jego ręki, to tak naprawdę nie on, tylko ten drugi przejmuje nad nim kontrolę i tak dalej. Generalnie to niby jest ten miły, dobry Banban, a zły to ten z zębami, który gonił nas pod koniec poprzedniego chapteru. Idąc dalej, natrafiamy na kolejny rysunek od dziecka. Droga mamusiu, właśnie mieliśmy najlepszą imprezę kiedykolwiek. Ja, Claire, tutaj Flynn, a także pani Mason, która jest taka zła na nich. Skoro już o Stinger Flynnie mowa, bohater idąc dalej natrafia właśnie na niego. Jest on przywiązany, uwięziony w czymś takim. Okazuje się, że jego oko jest podbite czy coś, nie wiem. W końcu ten chce ostatecznie pokazać nam coś jeszcze, przez co widzimy kolejny flashback z jego przeszłości. Teraz wszystkie zabawki siedzą nad ogniskiem jakimś, a tym ogniskiem jest płonący samochód. Mamy tutaj Zofiasa, Banbana, Nabnaba i Flynna. W trakcie tej rozmowy dowiadujemy się, że Stinger Flynn ma dwie emocje, których nie potrafi kontrolować, nienawiść oraz smutek, i że nienawidzi kogoś bardzo mocno. I nagle, nie mam pojęcia, ale na miejscu pojawia się Czuczu Charles, który przed chwilą zatrąbił i nagle się tu... nie wiem, multiversum stary. Tak więc tak, na miejscu pojawia się Czuczu Charles, podnosi Banbana,
To jest najlepszy crossover, jaki widziałem. Następnie Napna próbuje go obronić i wszystko wybucha. Nie wiem, stary, nie pytaj mnie. Nagle bohater wraca na miejsce, spotyka Banbana i jadą wszyscy pociągiem. Kiedy już jadą tym pociągiem, Banban stwierdza, że tak naprawdę nazywa się Ulfman i że pracował tutaj, zanim to wszystko się zawaliło? I że gdyby jego przyjaciele zareagowali wcześniej, to wszystko nie miałoby miejsca. Czyli że wy mi chcecie powiedzieć, że Adam Ulfman jest tak naprawdę Banbanem? Banban początkowo go nienawidził, a później... Nawet nie wiem, jak to połączyć, to jest taki absurd, że ja nie wiem. Krócej mówiąc, jakimś cudem Adam Ulfman stał się Banbanem. I to tyle, co mogę rzec. Chwilę później ci idą po moście i nagle na miejscu pojawia się Jumbo Josh, który przyszedł zjeść jakieś warzywa czy coś, ale zostaje wciągnięty najpewniej przez szeryfa otchłań. Nie wiem, tu się dzieje coraz mocniej. Później wszyscy dostają się do pewnego pomieszczenia, gdzie mamy więcej błaznów w różnych wersjach kolorystycznych, żeby się nikomu nie znudziło. A także odnajdujemy kolejną notatkę fabularną, która przedstawia listę żartów, które musi mówić błazen. Na przykład mam tutaj takie piękne suchary jak nazywasz operację, którą robi się na kangurze? Hoperacja. Budubum psz. Kangur, meduza, robią spacer do baru. To jest to, żaden z nich nie potrafi chodzić. Dobra, koniec z tym, nie? Ponadto, kto by się spodziewał, mamy tutaj część rzeczy napisanych fioletowo, część na zielono, dwubiegunówka, ponownie dwie inne osobowości w jednym gościu. Następnie odnajdujemy jeszcze jedną notatkę fabularną, która także zdradza coś ciekawego, mianowicie Givanium jest poniekąd pozyskiwane w taki sposób, iż część osób, która jest tutaj zatrudniona, jest rzucona na pożarcie maskotką i glinianym zwierzętom. Trochę to ciężkie. Następnie Banban i bohater odnajdują Nabnaba i zaczynają go gonić. Już straciłem rachubę, o co chodzi w tej grze, ale dobra. I w międzyczasie Banban zostaje zamknięty z Nabnabem w jednym pomieszczeniu i początkowo Nabnab pokłada jego, ale potem Banban zamienia się w tą złą wersję siebie i zabija Nabnaba. Trzeci raz na przestrzeni całej gry, to jest fascynujące. W międzyczasie bohater odnajduje kolejny kawałek do naprawienia windy, wraca do królowej, mijając znowu naszego kolegę. Tak więc druga część zostaje dostarczona, później bohater idzie jeszcze po trzecią część, robiąc jakieś zagadki i walcząc z jednym z, jak nie mam, tych zwierząt, o których byłem była wcześniej. Jest to niejaki Kittisaurus, który też bardzo szybko umiera. Następnie mamy jeszcze jedną zaginioną kartkę scenariusza, z której dowiadujemy się o pewnej osobie, która poszukując Givanium, robiła eksperymenty na dzieciach w przedszkolu, jeszcze przed tym całym incydentem. Ostatecznie bohaterowi udaje się odnaleźć trzecią część, dzięki której naprawi windę, aczkolwiek okazuje się, że błazen zamknął nas i teraz sam mówi, że idzie odnaleźć swoją rodzinę czy coś, a także rozśmieszyć królową. Tak więc my uwalniamy się, idziemy za nim, ale jest już za późno. Ostatecznie bohater dobiega do sali tronowej, gdzie miejsce ma kolejne epickie spotkanie pomiędzy wielkim błaznem, królową i pisklakiem. Wow. I zamiast jakoś powstrzymać błazna, nie wiem, przywalić mu cokolwiek, to stoi i się patrzy. Ten mówi żart, królowa zaczyna się śmiać, ale jeszcze chwilę wcześniej ten pisklak wpada do Givanium, po czym wychodzi jako wielki mutant stamtąd. Następnie ptak zaczyna nawalać się z tym... kinuzozaurem, nie pamiętam, jak on miał. Ostatecznie na miejscu dobiega szeryf, aczkolwiek królowa zaczyna się śmiać i wychodzi jej jakiś promień z brzucha? I wszystko zaczyna się walić. Ponadto z jej torby uwolnione zostają te potwory. A następnie wszyscy stamtąd uciekają, wskakują do windy, zjeżdżają na dół. I teraz jesteśmy my, znokautowany Flynn i Sheriff Toaster, który mówi, że musimy odnaleźć berło królowej, żeby zatrzymać to szaleństwo. I wtedy gra dobiega końca. I oczywiście zapowiedziana zostaje kolejna część, Garden of Banban 6. Tylko że problem jest taki, że ziomek chyba się zapomniał, że nawet piątki jeszcze nie zrobił. No, to jest jakiś troll, to musi być troll stary. No i w ten sposób doszliśmy do końca fabuły Garden of Banban póki co. Jak słyszycie po moim głosie, jestem już dość zmęczony opowiadaniem tego, bo... Zgubiłem się gdzieś w połowie i zdaje się, że
twórca gdzieś też w połowie zaczął gubić rachubę tego, o czym w ogóle ta gra opowiada i zaczął tutaj wciskać ogrom jakichś dziwnych rzeczy. Ale i tak ludzie stwierdzą, że przecież to jest masterpiece w większości. Nie wiem, stare, to było dziwne, ale ostatecznie jestem tak zmęczony opowiadaniem tego. To było dziwne, to było ciężkie, to było trudne. Aczkolwiek ostatecznie, żeby to wszystko podsumować. Rodzic włamuje się do przedszkola, żeby poszukać swojego dziecka, które zniknęło w tym przedszkolu. Okazuje się, że doszło tam do jakiegoś okropnego masakry, strasznego incydentu. Później rodzic schodzi w dół, niżej, jeszcze niżej, jeszcze niżej. W końcu schodzi do jakiegoś nie wiadomo jakiego królestwa. Ostatecznie okazuje się, że nie wiadomo już kto tu jest dobry, a kto jest zły, bo okazuje się, że te zabawki zaczynają w końcu z nim współpracować zamiast być przeciwko niemu, więc w ogóle nie wiadomo o co chodzi w tej grze, w tym momencie. Widzowie, udało się. Skończyłem. To był finał Garten of Bamban 4. Teraz powinno mi wywalić kompa i powinienem stracić cały plik dźwiękowy, jaki nagrałem i wszystko. Ale może lepiej, żebym nie wykrakał. Czekajcie, bo nic nie widzę. O. Słuchajcie, Garten of Bamban to była ciężka i trudna przeprawa, ale koniec końców udało się. Czy ta gra to szajs? Zdecydowanie, ale poprawiła się od tego pierwszego, po czym ta jakość też trochę spadła, ale już kij w to. Szczerze, słabo się na to patrzy, ale fajnie byłoby nagrać materiał, w którym jest całkiem sporo beki i wiecie w ogóle o co chodzi. To był Garten of Bamban. Gdybym powiedział, że czekamy na Garten of Bamban 6, to bym chyba skłamał.